Słowo Boże mówi, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, słowo, które głosiłem, sądzić go będzie. Gdyby ktoś słuchał słów moich, mówi Jezus, a nie przestrzegał ich. Słowo przestrzegał to jest ciekawa rzecz. To nie jest słowo określające wykonywanie jakiejś czynności. To nie jest czynność. Przestrzegał to oznacza podszedł do tego słowa poważnie. Do tego słowa podszedł w taki sposób, jakie to słowo jest. Nie inaczej. Kiedy przyjmujesz słowo od Boga, to pierwsza rzecz, która się dzieje, pierwsza rzecz jest taka, że to słowo z ciebie wypada. Najpierw. W ogóle trzeba dużo samozaparcia, żeby utrzymać słowo. Bo słowo wypada z ciebie. A im bardziej słowo jest trudne, im bardziej słowo konfrontuje problem w twoim życiu, tym bardziej z ciebie wypada. Ale pozostawia po sobie taki ślad. Ten ślad to pamięć po słowie. Wielu ludzi Bożych ma pamięć po słowie. Ale pamięć to nie słowo. Człowiek ten pamięta, że jest takie słowo. Człowiek ten wie, że jest taka prawda. Ale pamięć po słowie w ogóle nie wpływa na tego człowieka i łatwo, bardzo łatwo podejść do tego śladu tak, jak się chce. To się nazywa relatywizm. Relatywizm. To jest podejście do słowa tak, jak się chce. Tak, jak się chce. I to się dzieje w pewien sposób automatycznie. Rozumiem. Ale Jezus mówi tak. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, a więc nieprzyjmowanie słów Jezusa to pogarda dla Jezusa. Relatywizm to pogarda dla Boga. Pogarda. Pogarda. Ale wtedy, kiedy podejmiesz decyzję i powiesz, Panie Boże, ja nie pozwolę na to, żeby słowo ze mnie wypadło, to kiedy będziesz przyjmował słowo, to ono będzie w tobie tkwić. Często będzie niewygodne. Ale będzie wykonywało w środku ciebie pewnego rodzaju pracę. I raptem z dnia na dzień będziesz taki się stawał, jak to słowo w tobie. Bądź takim człowiekiem. Jak się będziesz się modlił, powiedz, Boże, ja przeklinam wszelki relatywizm. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że przyjmowane przeze mnie słowo, ono nie będzie ze mnie wypadać, ale to słowo, które będzie przeze mnie przyjmowane, ono będzie we mnie trwać. Ja w tej chwili ogłaszam ochronę dla słowa we mnie. Ja przyjmuję słowo takim, jakim jest. Bo słowo, przyjacielu, to Bóg. Kiedy Bóg wypowiada słowo, to wypowiada siebie. Słowo Boga to Bóg. To Bóg. Tak podejść do tego. Jak będziesz się modlił, to tak się mówi, bez niczego nie stracę z tego, co wchodzi we mnie. Za pomocą Twojego słowa. Ja niczego nie stracę. To we mnie wejdzie, to we mnie wykona pracę, to mnie przemieni na obraz tego słowa. Słowo Boże mówi, wierzcie w światłość. A więc teraz wierz w to, że kiedy wchodzi w ciebie słowo, to światłość przenika twoje życie, a światłość przynosi sukces i ruch. Jest napisane, chodźcie w światłości. Człowiek pełen światłości chodzi, nie stoi. Chodzi, rusza się, jego życie się porusza, jego życie nie jest stagnacją, nigdy. Tak się dziś modli. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono jest w nas dziś, że Twoje Słowo, ono jest przez nas przyjmowane i zabezpieczane.
Pozdrawiamy Ciebie, Jezus.
pewien swojego powołania. Bądź pewien tego, kim jesteś. Diabeł jest wylękniony, dlatego na kilometr wyczuwa lęk. Byłam teraz w Rotterdamie, w takim kościele. Po mojej usłudze podeszła do mnie kobieta, która powiedziała, że bardzo długo milczała w tym kościele. To był prorok. Ona bardzo długo w tym kościele milczała, dlatego że bała się mówić. Złapała mnie za rękę, popłakała się i wywaliła 100% słowa wiedzy do mojego życia. Dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, że ja tam poszłam z pewnością. Pomimo tego, że na sali nie było atmosfery uwielbienia, tylko ludzi, którzy mnie obserwowali, to ja tam poszłam, bo wiedziałam, po co ja tam idę. Ja wiedziałam, po co ja tam idę. Ja poszłam tam z pewnością i moja pewność, wiecie co zrobiła? Obudziła kościelnego proroka. Moja siła i moja pewność obudziła tego proroka i powiedziała do mnie 100% słowa wiedzy. Powiedziała do mnie: jakiś czas temu przyszedł do ciebie w nocy Bóg i powiedział do ciebie o twoim powołaniu. Wszyscy tam, którzy byli ze mną, ludzie, którzy mnie znają, byli dotknięci, ponieważ to była Portugalka, która absolutnie mnie nie znała. Rozumiecie? Mówiła do mnie jeszcze dużo innych rzeczy. 100% prawdy! I potem poprosiłam brata, który mnie tłumaczył, mówi: przetłumacz teraz mnie, jej. Mówię: dlaczego milczysz? Dlaczego nic nie mówisz? Bo nie podoba się to, co ja mówię. Ja wiem, jaki masz wpływ. Taki tutaj, tak, a ja mam większy. Powiedziałaś do mnie 100% tego, co powiedział do mnie Bóg. Przypomniałaś mi, kim jestem i do czego Bóg mnie powołał. Zobaczcie, w ogóle mnie nie znała. Mała dziewczyna z Portugalii, ciemnoskóra. Wiecie, waliła do mnie jak z karabinu. Będziesz miała tak, będziesz miała tak, będziesz miała tak, będziesz miała tak. Bóg ci dał nogi, ręce i usta, mów. Czemu tak jest? Czemu to się tak wydarzyło? Czemu ona dostała oddechu w płuca? Bo ja jestem świadoma tego, kim jestem. Poszłam tam ze świadomością tego, kim jestem i do czego Bóg mnie powołał. Po co ja tam w ogóle poszłam? Nie jesteś na tej ziemi po nic. Bóg cię obdarował i powołał. Zbawił, obdarował i powołał. Powiedz: jestem zbawiony, obdarowany i powołany. Jestem zbawiona, obdarowana i powołana. I tak samo jest z tobą. Jesteś zbawiony, obdarowany i powołany. Uwierz w swoje powołanie, uwierz w swój dar. Uwierz. Szokoro masa, kororo masa, ularana masa, kororo masa. Zobaczyłam jeszcze jedną prawdę w tym kościele. Podczas mojej usługi zamanifestowały się czary. I zobaczyłam, że kiedy proroczy dar uśpiony jest w kościele, to na tronie zasiadają czary. Rozumiecie? I już nic nie wiadomo. Ja wiem, popatrz, jak to działa. Kiedy nie działa dar proroczy, to będzie działała inna moc. Uwierz w siebie. Powiedz: Boże, dziękuję ci, że mnie zbawiłeś i że mnie obdarowałeś i że mnie powołałeś. Każdy mój dzień to dzień świadomości tego, kim jestem w Chrystusie. My wywyższamy Ciebie, Jezus, uwielbiamy Ciebie, my dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszą pewnością, my jesteśmy pewni swojego powołania, swojego obdarowania, my jesteśmy tego pewni, że jesteśmy zbawieni, obdarowani i powołani do tego, aby my życie. Ten świat czeka na objawienie się synów i córek. Synów i córek, synów i córek, synów i córek. Powiedz: jestem synem, jestem córką, jestem powołany, jestem obdarowany, jestem wyposażony. Ja modlę się, Ojcze, niech manifestują się dary, niech manifestują się dary, niech manifestuje się Bóg, niech manifestuje się Bóg, niech manifestują się dary. W imieniu Jezusa, obdarowany.
Niepewność cię zatrzymuje. Niepewność hamuje twoje działanie. Niepewność powoduje niesprawność. Słowo Boże mówi, żeby wszystkie drogi twoje były pewne. Każdy krok ma być pewny. Każdy krok ma być pewny. Maka ta da siwer la rydy, kiedy rydy, rydy, sen, rymar la rydy, kiedy rydy, siwer, kiedy rydy, 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 idą do przodu i zdobywają ziemię. Maka de kelorifery, de sellary, de sellory, no morlary, de kelorifery, de kelorifery, de kelorifery, de człowiek chwiejny stoi w miejscu, kręci się wokół własnej osi. Marlary, kirlary, korlory, no morlary, marlary, de kelorifery, de sellary, jego działania są pozorne, mele kelorifery, de korlory, de marlary, de kelorifery, de sellary, de marlary, de kelorifery, de sellary, korlory, de sellary. Tylko ludzie pewni tego, co w nich jest, ludzie pewni tego, co w nich zrobił Chrystus, ludzie pewni tego i praktykujący swoją pewność zdobywają ziemię. Tylko tacy ludzie, makada, wakada, rala, rama, hagada, roko, towo, koto, rolo, rama, da, wakadi, towo, koto, korolo, rama, rala, bada, rala, rama, roko, koto, korolo, rala, rama, rala, sa, rala, rama, rala, rama, saj. Ja przeklinam duchy wątpliwości w imieniu Jezusa! Habasina marala halila paralara, na słowo samo się broni.
Słowo nie potrzebuje obrońcy. Ha, basira, lara, mahanga, da, lara, lara, nese. Jeśli masz słowo, musisz być pewny i iść za tym słowem. Shamana, lara, hakedi, lara, lara, dechedene, dredesi, venadesi. Yeshua, na hakata, na hakata, na selas. Lohaneno, wielbiej go za pewność. Odważnie. Odważnie. Dostałeś od Boga słowo poprzez proroctwo odnośnie swojego powołania. To musisz wiedzieć i musisz mocno się tego słowa trzymać. Często jest tak, że od chwili wypowiedzianego proroctwa do czasu jego realizacji często może minąć 15 lat, ale ty postanów, że będziesz zachowywał to słowo w swoim sercu, będziesz je pielęgnował i będziesz o nim myślał. Ja kilkanaście lat temu, jako wylękniony jeszcze wewnętrzny człowiek, spotykaliśmy się w straży pożarnej. Prorokował do mnie człowiek i mówił mi, do kogo będę głosić. I teraz, będąc w Rotterdamie, mogłam widzieć, jak spełniają się słowa, które on do mnie mówił. Wierz w słowo prorocze, które zostało do ciebie wypowiedziane. Nie wycofuj się. Proroctwo pozwala nam utrzymywać kierunek. Słowo, które jest wypowiedziane od Boga. My musimy do tego słowa wracać, bo to jest kierunek. To jest kierunek, żeby się nie pomylił kierunku. W czasie, kiedy czegoś nie widać, łatwo jest zboczyć z kursu i powiedzieć: nie widzę, więc się wycofuję. Bóg mnie powołał na ewangelistę, nie widzę, więc może zostanę cukiernikiem. Nie, ewangelizuj. I choć na początku nie nawracają się ludzie, to pamiętaj, że Ewangelia ma zawsze wpływ. Nie wycofuj się. Prorocze słowo daje nam kierunek. Pozwala nam utrzymać odpowiedni kurs. Pozwala tobie i mi utrzymać odpowiedni kurs. Nie wycofuj się. Nie wycofuj się. Więc Boże, dziękuję ci za prorocze słowo, które powiedziałeś do mnie, może w dniu twoich narodzin powiedział tobie: poprowadzę cię i wskażę ci drogę, nie opuszczę cię i nie zostawię ciebie, będziesz głosił do narodów. Na samym początku często nie dajemy wiary takim rzeczom, ale przypominaj sobie to słowo, więc Boże, ja wiem, że to ty powiedziałeś do mnie, ponieważ jak usłyszałem te słowa, to one mnie przeszyły. One mnie rozdzieliły. Wracaj do tego. Bo jak nie będziesz do tego wracał, stracisz kierunek i nie będziesz widział, co Bóg robi w twoim życiu. Często w czasie tej drogi, poprzez niewiarę, poprzez lęk i niepewność, diabłu się udaje wybudować jakieś bramy autorytetu. Piekielne bramy autorytetu, które utrudniają wejście w powołanie. Wystąp dzisiaj przeciwko każdej bramie autorytetu, którą w twoim życiu zbudował diabeł. Po prostu do niego powiedz, jako ten, który zasiada na tronie z Jezusem, powiedz: wynoś się i rzuć mu w pysk słowo, które powiedział do ciebie Bóg. Wiem, kim jestem. Wiem, do czego powołał mnie Bóg. Nie wkręcisz mnie w żadne kłamstwo. Bóg jest wierny i niezmienny. Jak zostałam wypełniona Duchem Świętym i modliłam się innymi językami non-stop, 3 dni, to wtedy przyszło do mnie jedno z pierwszych objawień, że Duch Święty jest niezmienny. Więc uwierzyłam w to, że tak mi zostanie, że tak już będę miała. I na podstawie tego faktu, pomimo różnych okoliczności, mam wracać do faktu tego, że Duch Święty jest we mnie i że każdego dnia mogę być prawidłowo podłączona i mogę być wypełniona i przepełniona tak, że będzie ze mnie kapało. To wszystko zależy od nas, przyjaciele. Pan rzekł do Ozeasza: idź weź sobie
za żonę nierządnicę i miejskie dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę z córkiem Diblaima, a ona poczęła i urodziła. Przeżywasz swoje powołanie. Przeżywasz je każdego dnia. Nie bój się patrzeć na swoje życie jako na całokształt Twojego powołania. Nie doszukuj się. Tylko trwaj w wierze w objawione prorocze słowo i przeżywaj życie. Bóg będzie układał kolejne części układanki. Krok po kroku i rok po roku, żeby nie wiem, jak to było dziwne. Nie bój się. Prorocze słowo nie zawodzi. Nie zawodzi. Uwielbiaj go za to. Uwielbiaj. Szakina lale praise kiedy Ramana Maranha Święty, święty, święty.
Thank you.
uwielbienia przebiegła taka myśl przez głowę, może taki obraz rąk, które trzymają różaniec albo łańcuszek taki. Jeżeli jest taka osoba, to podejść do mnie. Może sam różaniec, a łańcuszek. Coś ci przebiegło do tego przez głowę. Taki może obraz miałeś, może to zgromiłeś, odrzuciłeś. Może to ci przebiegło przez głowę. Jeżeli ktoś tak miał podejść do mnie. Jeśli jest to osoba, która mnie ogląda w tej chwili. Miałeś taki obraz dzisiaj podczas modlitwy. Bóg cię posyła do ludzi zniewolonych religią katolicką. Bóg cię otwiera drogę. Będziesz miał możliwość dotarcia do takich osób, do których nie miałeś do tej pory możliwości dotarcia. Może w pracy, może w szkole. Przy pierwszych rozmowach dojdzie do tego, że będą mówili, że są katolikami. I wtedy odważnie mówił Ewangelię. Oni będą cię słuchać. Właśnie ludzie, którzy są mocno ugruntowani w religii, w praktykowaniu religii katolickiej. Kto choruje, kto potrzebuje się modlić teraz o uzdrowienie, przyjdź. Przyjdź. Będziemy kładli ręce na ciebie. Każda niemoc będzie odchodzić od ciebie. Każda osoba potrzebująca. Niech Boża moc spływa na ciebie, pozwalaj na to. Może trzymasz się wiarą, bardzo dobrze, że się trzymasz wiarą. Dzisiaj pozwól na to, żeby Boża moc przez ciebie przepłynęła. Pozwól na to. Halleluja. Szekina na mordo podosoro do BDS-u. Ja przekinam każdą chorobę i niemoc. Ja związuję każdą demoniczną siłę, każde zniewolenie w imieniu Jezusa. Ja nakazuję w imieniu Jezusa, aby każdy demon stojący za chorobą czy zniewoleniem w tej chwili zamilkł i wyszedł przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa mówię opuściało. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja oczyszczam organy w imieniu Jezusa. Oczyszczam organy z wszelkich toksyn. Przez imię Jezus. Ciało przyjmuje pełne uzdrowienie. Umysł przyjmuje pełne uwolnienie. Przez imię Jezus. Uwalniam moc. Moc w ciało. W imieniu Jezusa. Hashande de lere de kedelare de kedelare de kedelare de kedelare de siva me praise de kedelare de rema da vaga da yara la 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 haka na la la e romo do kodo ro la 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 Yeah.
jakąkolwiek formę problemu, która jest przechodziła przez mnie, Jezus. Proklamujemy mądrość i rozum, odwagę i siłę, zdecydowanie.